Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Cię na makijaż, get ready with me, test na żywo, chat make-up. Jak zło, tak zło, co walicie, to najbardziej pasuje z tej puli, możecie wybrać, bo dzisiaj się będziemy wspólnie malować i testować bardzo dużo nowości. Mam wrażenie, że wszystkie kosmetyki, które dzisiaj użyję, to będą właśnie nowości. Bo może nie wszystkie, ale każdy etap będzie miał w sobie coś nowego. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak zwykle pogadamy sobie w trakcie, no przecież milczeć nie mogę, to nie w moim stylu. Także mam nadzieję, że będzie miło, a już nie przedłużam. Zapraszam, leci. Na pierwszy ogień idzie podkład. Jak zapytałam Was na Instagramie, czy macie ochotę na test tego podkładu, to bardzo ochoczo na to przystaliście, co troszeczkę mnie zdziwiło, ponieważ mam wrażenie, że już teraz bardziej lubimy takie lżejsze, bardziej błyszczące wykończenia, ale może właśnie wśród tych wszystkich błysków ten mat zrobi furorę i będzie hitem. Widziałam sporo recenzji na Instastory, na Instagramie, raczej dobre, ale też nie wpatrywałam się w jakoś za bardzo w nie, żeby mieć swoje zdanie i własną opinię. W każdym razie jest to podkład od Golden Rose. Mam wrażenie, że Golden Rose dawno nas nie ureczyło żadnym nowym podkładem. A tu mamy Matte Perfection Full Coverage Foundation Longwear i Soft Matte Finish, czyli lekkie matowe wykończenie, trwały, matowy, perfekcyjny z witaminą E i SPF-em 15. To taki średni ten SPF. Kolorów całkiem sporo dali, więc ja muszę dobrać swój W2. Tak wygląda. Ciężko tutaj z opakowania coś wywnioskować. Natomiast dajcie mi sekundę, to się zastanowię. Bo są jakieś N, więc pewnie to będzie bardziej neutralny kolor. I jest W, czyli pewnie ciepły. I C, czyli chłodny. To chłodnego nie chcemy. To niech będzie N2, tak sobie strzelam, bo one wszystkie są bardzo do siebie zbliżone i podobne. Tak w opakowaniu przynajmniej się wydaje. I nakładam. Może najpierw spróbuję palcem zobaczyć, bo słyszałam, że jest bardzo, bardzo gęsty i ma duże krycie. I jest dość jasny. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale myślę, że jak się to rozprowadzi, to i kolor będzie ok. Podkład będzie wyglądał. Kolor jest faktycznie bardzo jasny. Myślę, że mogłam spokojnie pójść w ten ciemniejszy i jeszcze sobie właśnie ten ciemniejszy otworzę, dołożę go na czole. Głupio to brzmi, ale wszystko to jakoś zaraz ładnie wyblendujemy gąbką. W każdym razie, no zobaczcie, jakie krycie. Ta warstwa jest naprawdę bardzo, bardzo cienka, a krycie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zresztą dzisiaj tak nałożyłam. Zobaczcie, jaka jest różnica między czołem a resztą twarzy. Wygląda to fajnie. Krycie jest naprawdę bardzo duże, a warstwa jest cienka. Wygląda z daleka w tej kamerze trochę sztucznie. Wyglądam trochę na chorą, myślę, że to kolor. Natomiast jest bardzo komfortowy na twarzy i nie jest ciężki, wbrew pozorom, wbrew temu, co by się mogło wydawać. To wygląda naprawdę spoko i widzicie, że dalej tą twarzą rusza i tę mimikę mam. Myślę, że z czasem będzie lepiej, w sensie ten kolor muszę zaraz zmienić, ale sobie z tym poradzimy bez problemu. Natomiast, no bardzo mi się ten efekt podoba. Zobaczymy, co będzie dalej, ale wygląda obiecująco. Dobra, to trochę korektora, tylko nie wiem, czy korektor teraz nie będzie za ciemny w stosunku do tego podkładu, ale tak jak mówię, nie martwcie się, to uratuję. Podkład to Gentle Nude. Testowałam też korektor to Gentle Nude, a testowałam ostatnio też ten podkład. Jeżeli macie ochotę zobaczyć test tego podkładu, to zapraszam Was na Instastory, bo tam to się właśnie zadziało. Gentle Nude Concealer kryjący korektor serum, czyli to, co lubimy, bo jest serum z korektorem. I wezmę sobie teraz jaśniejszy kolor, bo no właśnie, bo do tego podkładu to ciemniejszy chyba mi nie za bardzo się uda. Korektor wygląda ładnie, też taki dość lekki i takie fajne, mokre wykończenie. Przy tym macie, mam wrażenie, że widać dość sporą różnicę. Jeżeli chodzi o puder, to co ja tutaj dzisiaj mam? A, pudery sobie przygotowałam dwa, żeby chyba razem z Wami tutaj wybrać, chociaż będę musiała tę decyzję jednak mimo wszystko podjąć sama. Ujednolica kolory, to zapewniając efekt Velvet Smooth. I to jest puder sypki banana z AA Wings of Colors. A drugi to jest Satin Glow, czyli Translucent Loose Powder, który ma dawać efekt Soft Focus. Rozprasza światło, zapewniając efekt Soft Focus. Matuje i utrwala. W sumie to chyba brzmi bardziej obiecująco. Także sprawdźmy sobie ten Satin Glow. Dobra, zobaczmy. Ma taki lekko żółtawy kolor, ale producent obiecuje, że jest transparentny. Także mam nadzieję, że tak właśnie jest.
Mam wrażenie, że odzwyczaiłam się trochę od takich płaskich wykończeń, bo mam wrażenie, że właśnie ta twarz wygląda płasko. To jest pewnego rodzaju zarzut, ale czasem tego chcemy, tego potrzebujemy. Na przykład wieczorowy, długotrwały makijaż. Lubię, jak tak wygląda. Na co dzień to trochę mi się tam nie zgadza do końca. Natomiast no zobaczymy właśnie, jak to się w trakcie dnia zachowa. Puder się zachował bardzo ładnie, bo przykrył po prostu cały makijaż, nie naruszył go, nie zniszczył. Puder wygląda razem z podkładem bardzo dobrze i nie ma tej takiej sztuczności, ciężkości. Ja sobie nałożyłam właśnie takim puchatym pędzlem, żeby uzyskać ten lżejszy efekt. Jest dobrze, chociaż jest płasko i matowo. Więc nadajmy tej twarzy trójwymiarowości. To jest jakiegoś konturowania, bo już nie mogę na siebie patrzeć. Co prawda przygotowałam sobie ten liquid bronzer z Lumen, ale nie chcę go dzisiaj, bo chcę tej trójwymiarowości. Obawiam się, że on taki nie będzie, więc weźmy sobie to, co jest niezawodne i sprawdzone i ten efekt mi nada. No i jedyna rzecz właśnie ze starocie, że tak powiem, z szafki, to niech będzie ten bronzer Self Glow Light z PS. Dziś jest też ten film, kiedy testuję z Wami kosmetyki od Ewy. Co prawda część już przetestowaliśmy wspólnie na Instagramie, bo ja nie mogłam się doczekać, żeby do niektórych rzeczy włożyć swoje ręce. Natomiast kilka zostawiłam sobie właśnie specjalnie do tego filmu, żeby było takie pierwsze wrażenie. Użyję różu, tego duo, które jest rewelacyjne. Jedyny problem, jaki ja z nim mam, bo mam pewien problem z nim, to wyciąganie tego produktu. Nie wiem czym za bardzo, ponieważ gąbka jest trochę za duża, a pędzel źle zbiera, bo ten produkt jest bardzo taki miękki, mokry, musowaty, przez co daje cudowny efekt na twarzy. Można go nakładać już na puder, on tego pudru podkładu nie ściąga. Wygląda tak mokro, zdrowo, fajnie, że można mieszać kolory. Jestem naprawdę zachwycona tym produktem, tylko właśnie zawsze mam problem z tym, jak go wyciągnąć z opakowania, bo ono jest po prostu troszeczkę za małe na gąbeczkę. Troszeczkę za małe na gąbeczkę, ale mimo wszystko sobie radzę. I ten produkt, chciałam powiedzieć, jest moim faworytem z tej kolekcji, natomiast jeszcze wielu produktów nie testowałam. Ale ja akurat nie mam wątpliwości co do tego, że reszta produktów też będzie świetna, ponieważ ja znam Ewę od lat. Wiem, jak się przykłada do pracy, wiem, jak pracuje, wiem, jak jej zależy, wiem, że nie robi byle czego, wiem, że nie uznaje półśrodków i nie robi na kolanie i tak dalej, więc sprzedając coś dalej, to musiało być naprawdę mocno dopracowane, także ja o tę kolekcję się absolutnie nie obawiam. Natomiast niektóre produkty myślę, że mogą być trochę trudne dla początkujących. W sensie trzeba sobie niektóre rzeczy powyczuwać, bo ja na przykład na dziś odłożyłam pisak do piegów. Ja nigdy w życiu nie używałam pisaka do piegów i dzisiaj będzie właśnie mój pierwszy raz, aż się trochę stresuję. Ale mam wrażenie, że taki był też zamysł Ewy i taka jest Ewa, żeby nas skłonić i trochę zmusić i trochę popchnąć w stronę eksperymentu. Ja mówiłam to już przy okazji testowania tych toperów i pomadek na Instastory, że Ewa to jest kolor w moim życiu. Ewa mnie popchnęła do tylu makijażowych rzeczy w swoim życiu i do kolorowych pomadek i do jakichś eksperymentów i tak dalej, że naprawdę jestem jej za to mega, mega wdzięczna i wiem, że tutaj też gdzieś, znaczy nie, tak się domyślam, że był taki zamysł, żeby właśnie skłonić część osób do spróbowania czegoś nowego. Dobra, zobaczcie, tak wygląda właśnie ten róż. Wydaje mi się, że bardzo ładnie, ale jest też w zestawie rozświetlacz, w zestawie, tak powiedzmy. Rozświetlacz, którego ja jeszcze właśnie nie używałam. Wild Duo Highlighter Shining Illusion. Wygląda tak i też jest kolor, właśnie kolor. Czekajcie, jakiś pędzelek sobie wezmę. Jest i róż, i złotko. Ja się dzisiaj zanurzę w tym złotku, który też ma takie lekko różowe pigmenty. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Tego jeszcze nie testowałam. Nie próbowałam. Tego jeszcze nie testowałam. Złoto-różowe. Bardzo fajne. No właśnie to jest Ewa. Kolor, eksperyment, nietuzinkowość. Ja myślę, że wiele osób by było zawiedzionych, gdyby Ewa wypuściła brązy i coś takiego, wiecie, prostego. To by się sprzedało pewnie najlepiej, ale to nie jest Ewa. W sensie ona musiała zrobić
zrobić po swojemu. Wszystko po swojemu. A przepraszam, nie przygotowałam sobie też nic do brwiarz. Mnie to nawet zdziwiło. W takim razie podkreślę je o tym. Gimme Brown z Benefitu. I jakąś tutaj mam, słuchajcie, kredkę, którą obecnie używam. I to jest właśnie ta kredka, czyli Eveline Micro Precise Brow Pencil w kolorze Soft Brown. Także tym duo sobie podkreślę. Jeśli chodzi o makijaż oka, to przygotowałam sobie paletę muślinową z Glam Shopu. To jest kolekcja 70s, która też bardzo mi się podoba i kolorystycznie, i wizualnie, i te grafiki. Bardzo fajnie. I tu wyszły trzy palety. I zapytałam Was, która najbardziej Wam się podoba. Może trochę sugerując, że mi najbardziej właśnie ta. I faktycznie ona wygrała. Więc ja stwierdziłam, że dzisiaj użyję właśnie tej muślinowej. Zobaczcie, jakie tu są kolory. Tu są kolory idealne. Bo jest tak delikatnie, dziewczęco, ale właśnie z takim bardzo fajnym twistem, jak jedwab, jasny lateks. Poczekajcie, zanurzę sobie palce i Wam pokażę, jak wyglądają przepięknie takie fiolety. Tu mogą być albo takie pełnowymiarowe cienie, albo właśnie topery. No coś pięknego po prostu. Myślę, że pójdę trochę w stronę róży, ponieważ mam jeszcze przygotowaną różową maskarę od Red Lipstick Monster. To też jest fajne, myślę, to jest to. To się pokrywa wszystko, co mówiłam. Czyli zmuszenie ludzi, odbiorców do koloru. Wiskozowy kolor. Nakładam na razie na całą powiekę. Ten jak jedwab bardziej mnie, słuchajcie, przywołał i chciałabym, o, nałożę oba, bo ten jest zbyt niebieski. Chciałam coś bardziej takiego różowego, właśnie z tymi to tak różnie bywa, nie? Zależy jak się rozetrze i jak padnie światło. Także nałożymy jeszcze coś takiego bardziej różowego, ale chciałabym taki lekki efekt, o wiem, co chciałam powiedzieć. Coś mi się myśli urywają, natomiast właśnie tak delikatnie. Jeśli chodzi o różową maskarę, to chciałabym ją połączyć z czarną i sprawdzić, czy takie połączenie też jest możliwe, ale znając Ewę, jest. W sensie jakieś takie końcóweczki sobie zrobić. Ja jednak lubię mieć podkreślone rzęsy, więc albo dół wytuszować na różowo, albo końcówki góry, albo coś w tym stylu. Pomieszać sobie to po prostu. Ale piękny, piękny jest ten kolor. No... Widzicie, no nie każdemu przypasuje, bo ja myślę, jeszcze raz powiem, że to jest właśnie taka odważna kolekcja w stylu Ewy i jakby rozumiem te głosy, które gdzieś tam mówiły, że o matko, co to jest za kicz i badziewie i nic nie kupię, bo to nie jest grzeczne, spokojne i dla każdego. Ale ja myślę, że Ewa jest na tyle inteligentną osobą i jest na tyle lat w branży, że ona doskonale wiedziała, co robi. Wiedziała, jak sprzedać dużo, ale chciała sprzedać coś innego i zachęcić nas do eksperymentu. Chociaż ja sama też nie wszystkie rzeczy z tej kolekcji nie tyle pokochałam jakościowo, co nie wszystkie rzeczy są w moim stylu, nie? Na przykład eyeliner niekoniecznie, ponieważ ja nie używam eyelinera. Jestem ciekawa tego matowego efektu, ale się chyba na to nie skuszę. Tak samo jak ten liner and shadow. A shadow to nie. To akurat możemy. Kolory pomadek też są takie dość odważne. Gdzieś ten liner też może być cieniem, więc to sobie akurat jeszcze zdążę przetestować. Ale wiecie, o co chodzi. No nie wszystko jest dla wszystkich. Ja myślę, że Ewa bardzo dobrze o tym wiedziała, ale lata nie używałam kolorowej maskary. A właśnie Ewa mnie do tego skłania. No jeszcze cały czas ten pisak do piegów. Boję się, ale zrobię to. No dobrze, to zobaczmy ten róż. Mam nadzieję, że on będzie intensywny. Wow. Jest intensywny. Ale jest ładny, naprawdę. Ja zrobię sobie tak i to sprawia, że zobaczcie, nie wiem, mam nadzieję, że to widać, że mam po prostu takie pomieszane, czarne z różowymi i wygląda to prześwietnie. A dół nałożę różowy, ale wytrę też to z góry czarne, co miałam, więc trochę mi to podkreśli, bardzo ładnie.
Bardzo ciekawie. Dodałam jednak trochę czarnego na dole, ale bardzo mi się podoba, jak wyszedł ten efekt właśnie takiego pomieszania czarnego z różowym. Tego dalej już nie mam za wiele, bo mam usta i jeszcze właśnie piegi, które koniecznie musimy sobie sprawdzić. Jest pisak do piegów i też brokat, który jest toperem, może iść na oko, może iść jako piegi, może iść na włosy. Bardzo wielofunkcyjna sprawa. Nie wiem jeszcze, czy tego topera będę używać, bo też chciałabym taki bardzo użytkowy makijaż, bo muszę funkcjonować w nim dziś. Ale, najpierw usta. Magic Color Changing Lip Gloss. Ja koniecznie muszę zobaczyć, na co to się zmieni. To jest błyszczyk z Glam Shopu, właśnie też z tej 70'sowej kolekcji. I zobaczmy, jak on się zmieni i na co. Coś wiecie, ten schemat nie jest dla mnie nowy, jest mi znany. Już miałam takie pomadki w życiu, ale chyba nie błyszczyk. A poza tym to jest niespodzianka, nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Bardzo to ładne, bo te błyszczyki często, czy tam pomadki zachowują się tak, że po prostu dopasowują się do nas, gdzieś tam podbijają te nasze usta i bardzo ładnie z nami pracują. I to też wygląda tak dziewczęco-kobieco. I ten mokry efekt, 10 na 10 ten błyszczyk. Dobra, to najbardziej ekscytująca, ale też stresująca część, czyli pisak do brwi. Ewa mówi, żeby tak nie do brwi, tylko do piegów. Tak dotykać i palcem jeszcze, albo ewentualnie gąbką, żeby ten efekt był bardziej naturalny. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie używałam, więc trzymajcie. Nie wiem, jak to rozmieścić, żeby nie wyglądać głupio. Mam nadzieję, że te piegi widać. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że jak na pierwszy raz to nie wygląda źle i nawet to wyszło. W sensie to narzędzie jest chyba dobre, bo mogłam sobie zrobić większą krzywdę. Natomiast nie wiem, czy ja jestem do końca przekonana. Zawsze piegi, z którymi miałam do czynienia, to były piegi naturalne. I z jednej strony bardzo mi się podoba, a z drugiej strony nie wiem, czy ja dobrze rozmieściłam te kropki. W sensie... Kurczę, ciężko mi się odnaleźć, bo czasem ciężko mi się odnaleźć po prostu w nowych rzeczach na mojej twarzy. Wiecie, patrzycie cały czas na jeden schemat, a później gdzieś poza niego wychodzicie i mówicie ciekawe, nie mówię ani ładne, ani brzydkie, ciekawe. Sam produkt bardzo łatwy w obsłudze. Tak jak mówię, nie ma tu jednej wielkiej plamy. Natomiast jestem ciekawa, co wy właśnie sądzicie o tych piekach. Bardzo mi się podoba makijaż oka. Paleta jest rewelacyjna i ja myślę, że jeszcze będę do niej wracać wielokrotnie. Przepięknie wyglądają te usta, ten błyszczyk. Podkład też jest całkiem ciekawy. Piękny róż, rozświetlacz. Dzisiaj wyszło naprawdę fajnie, ale chciałabym wam się pokazać za kilka godzin, żeby ten test nie tyle był rzetelny, bo on jest rzetelny, co bardziej wielopłaszczyznowy. Generalnie jestem bardzo ciekawa, jak utrzymać ten podkład przez tyle godzin, także widzimy się za kilka godzin. Chciałam wam pokazać, jak ładnie wygląda ten błyszczyk, ponieważ błyszczyk zszedł, ale został ten tint, pomadka. Wgryzła się przepięknie w tę usta i siedzi i myślę, że posiedzi tutaj bardzo długo. Także błyszczyk znika, a kolor zostaje. Cudnie to wygląda. Okej, mam ostatki naturalnego światła, także zróbmy jeszcze szybkie podsumowanie, bo już się zaczyna robić ciemno, także dzisiaj test wielogodzinny. To, co mnie zawiodło, to, że się dawno nie patrzyłam w lusterko. Nie, tak poważnie, to tak, nie patrzyłam się dzisiaj w lusterko i też nie byłam jakoś bardzo uważna. Wiem, że to jakieś jedzenie lądowało na tej brodzie i tak dalej, stąd też dość duże ubytki na podkładzie, na brodzie, ale poza brodą trzyma się całkiem nieźle, jeszcze gdzieniegdzie jest. Natomiast bardzo dziwi mnie to, jak mi się świeci twarz. Jako, że mamy tutaj dzisiaj super matowy, full coverage, i to faktycznie jest full coverage, long wear, no niech będzie, soft matte finish, to może przez ten soft matte, natomiast mam wrażenie, że to jest mocno świecące wykończenie. Nie spodziewałam się aż takiego błyszczącego, a raczej klejącego, a raczej tłustego efektu. No mocno, mocno. Ale zobaczcie, jak dalej pięknie wygląda róż, konturowanie, policzki. Ten podkład jeszcze będę testować, jeszcze będę sprawdzać. Moim zdaniem jest okej, ale bez jakiejś rewelacji. Rewelacyjny natomiast był ten tint do ust. Matko kochana, ile to się trzymało godzin. Szukam go wzrokiem, nie mogę go znaleźć. Natomiast on był rewelacyjny. Bardzo ładnie też się trzymają piegi. Chyba największe zarzuty mam właśnie do podkładu, ale jeszcze będziemy testować, sprawdzać i zobaczymy, co wykażą
późniejsze testy. Natomiast jestem ciekawa, czy wy używaliście już któregoś z tych kosmetyków. Czy to kolekcji Ewy, czy czegoś innego, co wam dzisiaj pokazałam i jakie są wasze przemyślenia na ten temat. A ja mam nadzieję, że test był miły, przydatny, rozrywkowy i że czegoś nowego się dowiedzieliście i coś zobaczyliście dla siebie. Tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.